Najlepszy mod na smoki. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam modyfikację inspirowaną filmem Jak wytresować smoka. Jest to według mnie najlepszy mod na smoki na 1.12.2. Jeśli odcinek się spodoba, zostawcie łapkę w górę i suba z dzwonem. Modyfikacja jest płatna na Patronite twórcy moda. Test modyfikacji rozpocznę od prezentacji smoków z filmu Jak wytresować smoka, ponieważ uważam, że są one najciekawsze z całego moda. Jak możecie zauważyć, za mną już stoi pierwszy smok. Ogólnie to patrz na ten model. No wygląda naprawdę ciekawie. No i słuchajcie, możemy go na przykład nakarmić teraz. Proszę bardzo, animacje są bardzo dobrze dopracowane. Tutaj po prawej stronie możecie zobaczyć taki panel sterowania. O, w sumie to nie jest panel sterowania, ale to jest panel smoka. No i ja to mam w ogóle po polsku. Podekscytowany, dorosły i mięsożerny. Modyfikacja jest w języku angielskim, natomiast ja przetłumaczyłam sobie niektóre nazwy na polski. A więc zaczynamy. Ogólnie to jest bardzo dużo smoków w tej modyfikacji. Zacznę właśnie od tych, jak wytresować smoka, ponieważ tutaj już mam przygotowane. Ogólnie to nie wszystkie smoki są tutaj już, że tak powiem, rozstawione, ponieważ no ten mod bardzo pali komputer. Ogólnie to jakbym dała wszystkie smoki, to no nie uciągnąłby mi Minecraft. Zaczynamy, słuchajcie, może od tego, że możemy latać na tych smokach. To jest pierwsza sprawa. Możemy latać i strzelać tymi smokami. Znaczy w sumie to one mają takie ataki. Zaprezentuję to na tym smoku, proszę bardzo. Możemy normalnie latać. Tadam! Po lewej stronie mamy taki jakby pasek i ten pasek to jest szybkość. Oczywiście ten smok może lecieć szybciej, wolniej jak chcemy, no i może też sobie w powietrzu tak latać, proszę bardzo. Oczywiście to wszystko musicie sobie ustawić na przyciski. W sterowaniu tutaj macie, proszę bardzo, niżej. O, macie tutaj tego właśnie moda Dragons, możecie to ustawiać. No i też może strzelać, proszę bardzo. O, strzelił, akurat tego nie widać, tak? Na takiej perspektywie, ale na przykład jak jestem w ten sposób, to on może strzelać, proszę. Pyk, dobra, nice! Więc tak, słuchajcie, ogólnie to te smoki będą głodne. W prawym rogu widzicie, proszę bardzo, to akurat jest biała furia. Każdy smok je coś innego, ten na przykład je mięso, ten je ryby. Musimy je dokarmiać, ponieważ one będą albo bardzo smutne, albo podekscytowane, albo szczęśliwe. Mają takie, tak jakby swoje własne humory. Ale w ogóle tego, tą białą furię można też karmić rybą, proszę. Nie wiem dlaczego, akurat ona też lubi rybę i niektóre smoki też jedzą nie tylko to, co mają właśnie tutaj w panelu, tylko też inne rzeczy, proszę. Ogólnie smoko możemy też rozkazywać. W ogóle ten smok jest popychany przez konia. Idź stąd, koniu. Idź. Okej, i słuchajcie, ogólnie to tym smokom możemy rozkazywać. Też na przycisk możemy im kazać różne rzeczy robić. Natomiast mamy też panel sterowania smokami. Tutaj mam wszystkie smoki. Jest ich mnóstwo, bo słuchajcie, dużo zrobiłam, żeby wam wszystkie pokazać. Nie wiem, czy zdążę w ogóle wszystkie pokazać. Natomiast sobie tutaj wybieramy danego smoka, no i potem innym przyciskiem możemy, prawda, tutaj rozkazywać. On może tutaj do nas przyjść, może podążać, spać. Proszę bardzo, śpi sobie. Tadam. Może stać. O Jezu, akurat teraz... akurat za mną chodzi, dobra. Może podążać. Chodź tu, proszę, ale jest... O, jest za blisko. Dobra, w każdym bądź razie możemy im rozkazywać. To jest też mega fajne. Dodatkowo, słuchajcie, mamy też takie orby, dragon orby. Skraftować sobie je możecie, to jest złoto, specjalne itemy z moda, które też możecie skraftować. W tych orbach te smoki mogą być przetrzymywane. Zatem, słuchajcie, taki trochę smoczy pokeball, tak mi się wydaje, bo troszkę tak jakby jakbyśmy Pokemona chowali w ogóle. To jest na plus, ponieważ możemy te smoki sobie przenosić. I wam pokażę generalnie inne smoki właśnie z filmu Jak wytresować smoka, ponieważ jest ich troszkę. Tutaj mam, proszę bardzo, na przykład, co to jest za smok. Możecie napisać w komentarzach, ja nie będę mówić nazwy, możecie pisać, aż po prawej stronie piszę, co to za smok, ale dobra. Mam tutaj też przygotowane inne smoki w tych Dragon Orbach, tylko nie chcę, żeby mi za bardzo ścinał Minecraft, bo naprawdę te smoki pożerają dość dużo FPS-ów. O, tutaj jest jeden smok. Proszę bardzo, kolejny. Ogólnie to możemy też mieć małe wersje tych smoków, ponieważ te smoki, jak zostaną wyklute, to one będą na początku mieć takie małe wersje. No i większość smoków w modyfikacji ma małe wersje. Na przykład tutaj możemy sobie teraz zmienić, żeby to sprawdzić. Proszę bardzo. Te smoki mają levele, mają rozmiary. No i na przykład sobie zrobimy level 5, edytujemy. No i proszę bardzo, teraz ten smok w ogóle ma inny model. To jest też mega ciekawe. Możecie zauważyć, jest mały i wygląda dość słodko. Słuchajcie, tak samo inny na przykład smok, to jest, też sobie możemy zmniejszyć. Też ma inny model w ogóle, troszkę inną teksturę. I kolejny, czekajcie, teraz na przykład level sobie damy 5. Proszę bardzo. Te smoki małe, ogólnie nie możecie na nich latać. I musicie dać im specjalne przysmaki, które wam teraz już pokażę. O, proszę bardzo, ja to akurat mam zamienione po polsku. Taki przysmak możecie sobie skraftować. Tadam! Taki przysmak możecie skraftować z mięsa, no i z kości zwyczajnej. No i dzięki takim przysmakom te smoki właśnie rosną, proszę bardzo. One levelują tak naprawdę. No i tam od określonego levelu możecie na smokach latać. Lecimy dalej. Nie tylko z filmów, jak wytresować smoka, ale też z serialu. Proszę bardzo, akurat to są z filmu. Akurat, o, Gronkiel. Proszę bardzo. Oczywiście na tych wszystkich smokach możemy latać. Jak one już w pewien sposób dorosną i też mają te smoki różne ataki. Ten Gronkiel ma atak, czekajcie, zobaczymy sobie już.
O, on strzela lawą w ogóle. Także te ataki są też dopracowane. I za chwilkę wam też pokażę tak naprawdę, jak zdobyć te smoki na survivalu. Proszę bardzo, to jest... O Boże, akurat ten smok lata. No stój, no. Typie, dobra, stoi sobie na chillku. Tutaj mamy kolejnego smoka. O, tutaj akurat jest mała wersja smoka. On jest mega duży. Jak go sobie powiększymy, to jest po prostu gigantyczny. Jak się go powiększy, to on wygląda po prostu mega gigantycznie. Proszę bardzo, zobaczcie, jak on wygląda. To jest, słuchajcie, taka średnia wersja. Tak naprawdę mała, a on ma takie rozmiary wielkie, że no FPS po prostu naprawdę, słuchajcie, spadają przy nim. Ale dobra, na razie go sobie tutaj schowam do tego orba. Teraz wam powiem, jak zdobyć takiego smoka. Ogólnie to jak macie tą modyfikację, to jak wejdziecie sobie po prostu, stworzyć sobie zwykły świat, to dostaniecie do ekwipunku takie coś, taką można powiedzieć torbę. I jak sobie ją otworzycie, w sensie klikniecie prawym przyciskiem, to dostajecie jajo smoka, randomowe jajo smoka, 5 przysmaków, no i pustego orba. Takie jajo smoka można wykluć. Żeby je wykluć, to musicie sobie tutaj stworzyć, że tak powiem, specjalny item do wykluwania smoków, inkubator, tak to się nazywa. Tutaj mam ten inkubator. I są dwa rodzaje inkubatorów, lodowy i lawowy. To jaki tworzymy i jaki inkubator tak naprawdę używamy, zależy od rodzaju smoka, bo niektóre smoki można wykluwać właśnie w tym lawowym inkubatorze, a niektóre w tym lodowym. No dobra. W każdym razie tutaj crafting nie jest trudny, tych właśnie inkubatorów. Natomiast potem te inkubatory, inkubator numer 1, to on wygląda w ten sposób i potem możemy sobie je levelować. Żeby levelować inkubatory, musicie sobie stworzyć aktualizację, upgrade po prostu. Na przykład tutaj jest akurat do 2 upgrade, tadam. Do 3, 4, 5. No i słuchajcie, wezmę sobie na przykład tutaj upgrade i klik na ten inkubator. Szybciej wykluwa smoki. Teraz sobie włożę te jajo smoka tutaj do tego inkubatora. Tutaj się je wkłada, proszę bardzo. Oczywiście animacja też jest inna. Daje się tutaj tu lawę do środka. Tadam. I w tej chwili te jajo się wykluwa. A do tego drugiego inkubatora lodowego dajemy wodę. Oczywiście oprócz tych smoków, z jak wytresować smoka, to jest jeszcze mnóstwo smoków innych. Pokażę wam tylko parę, ponieważ nie zdążę wszystkich pokazać. Tutaj jest na przykład smok żaba. Bogu, smok żaba. Nice. Jakiś foli falcon, taki trochę jak papuga wygląda. Tutaj mamy innego smoka. To jest smok akurat wampir. No mnóstwo jest tych, słuchajcie, smoków, naprawdę dużo. Tutaj ten na przykład wygląda troszeczkę jak furia. Pszczoła, no naprawdę jest mnóstwo tego. Więc wszystkiego nie zdążę pokazać, ponieważ tych smoków jest naprawdę dużo. Oczywiście każdy smok ma dopracowany model. Dobra, słuchajcie, chowam te smoki, bo normalnie Minecraft udaje. Na survivalu, oprócz tego, że możecie dostać właśnie z takiej paczuszki te jajo, czyli z tej paczuszki, co wam wcześniej pokazywałam, to też możecie podkradać w ogóle smokom z gniazd jaja. Na przykład tutaj jest takie gniazdo smoka, proszę bardzo, to jest akurat smok lotus. O, jest, proszę! Tutaj jest jego gniazdo, tadam, zobaczcie. Z tych gniazd możemy kraść właśnie te jajka. Tutaj na przykład jest lotus egg. A jeżeli chodzi o tworzenie smoków z różdżki, to też możemy właśnie dragon spawner sobie wziąć. To nie da się tego w ogóle skraftować. Tych różdżek nie da się skraftować. To się zdobywa za pomocą oczywiście komendy, trybu kreatywnego, o Boże, ile tych smoków jest, weźcie, przestańcie, stop, stop, stop. No i ogólnie, żeby stworzyć smoka, to klikacie po prostu tą różdżką, pyk, i tutaj sobie wybieracie smoka. Tutaj sobie możecie dać, czy jest, że tak powiem, wasz ten smok od razu. Tutaj czy znika, czy nie, bo tutaj po prostu jest spawn, czyli despawn, może się zdespawnować. Tutaj czy może latać, czy na przykład jest statuą, czy po prostu sobie normalnie chodzi, czy jest agresywny. I też są różne właśnie skiny, na przykład damy sobie jakiś skin, czekajcie, randomowy, napisz sobie tutaj jeden, proszę bardzo, i sobie skraftowałam i ten smok, gdzie on jest? Boże, jak ścina, widzicie to? Masakra. Bone fury. Alo, gdzie jesteś? O, proszę bardzo, tak to wygląda. No kozacko. Tak naprawdę smoki możemy tworzyć. Czyli tworzyć. O co w tym chodzi? Możemy kombinować z DNA smoków. To jest bardzo ciekawe i wam pokażę, jak stworzyć nowego smoka, którego nie możemy zdobyć tak normalnie po świecie, jak sobie chodzimy. Tylko po prostu możemy go stworzyć za pomocą DNA. Tylko musimy stworzyć parę rzeczy, czyli taki DNA kombiner. Tutaj akurat jest DNA incubator. No i tutaj klikniemy sobie na ten DNA kombiner. Tutaj mamy receptury. I tutaj mamy smoki, które możemy stworzyć, które możemy sami stworzyć te smoki tak naprawdę. Ten DNA kombiner też w miarę prosto się tworzy, proszę bardzo. Oczywiście moda do pokazywania receptur zostawiam wam też w opisie, więc sobie możecie ściągnąć. I smok, z którego pobieracie DNA, musi być na setnym levelu i musi być wasz. Bierzcie sobie DNA ekstraktor, który też sobie kraftujecie. Empty DNA orb, który też kraftujecie. No i słuchajcie, iron egg, które kraftujecie. Bierzemy sobie na przykład taki DNA ekstraktor. To tutaj sobie te smoki dajemy, one są moje, no i mają setny level. No i klikam prawym przyciskiem
na smoka. Kolejny smok też możemy właśnie pobrać DNA. Setny level. Te smoki są w ogóle smutne, trzeba je nakarmić w końcu. Proszę bardzo, mamy to. Tutaj dajemy do tego te DNA pierwsze, dajemy też drugie DNA. Jajo tutaj daje się, słuchajcie, proszę. No i ten smok się robi. Oczywiście te smoki sobie schowam. O, i za chwilę będziemy mieć nowego smoka. Storm Fury Egg. Proszę, i dajemy potem do inkubatora i to się tutaj inkubuje, wtedy bierzecie te jaja i po prostu klikacie prawym przyciskiem myszy na ziemi i macie nowego smoka, którego sobie stworzyliście. To jest genialne. Możemy sobie zamieniać nocne furie na różne inne nowe typy furii. To jest bardzo ciekawe. Słuchajcie, proszę bardzo, tutaj mam akurat te cztery furie, bo to są cztery furie. Proszę bardzo. Wyglądają naprawdę ciekawie. Zamieniamy nocną furię na te furie, od razu mówię. Nocną furię trzeba zamienić. Jak się jej zamienia? Dzięki takim kamieniom. Takie kamienie można skraftować. Jak chcecie na przykład skraftować takie flame fury, a dajmy ten forest, bo nie pokażę wam wszystkich, jak skraftować tylko na przykład jeden. Ten forest essence. Musicie mieć forest essence. Tak naprawdę jeżeli chodzi o forest essence, to musicie iść do nowego typu lasu. Pokażę wam nowy typ lasu. Tutaj są też nowe w ogóle biomy. O, taki las. Tam musicie znaleźć struktury, w których właśnie są moby. Tego moba, to nie jest mob, ale to jest posąg. Jak klikniecie prawym przyciskiem, to tutaj, że tak powiem, coś się dzieje i respi się mob. Jak którego zabijecie, to dostaniecie Forest Essence, proszę bardzo. A słuchajcie, z takich drzew dostaniecie Forest Shard, bo tam są takie drzewa, coś a la drzewa poruszające się. Potem kraftujecie Forest Stone, kraftuje się tak samo zresztą jak inne kamienie. Wy, taka można powiedzieć temple, czyli po prostu taka świątynia. Tutaj macie takie coś, fury anvil i kraftujecie sobie tutaj Forest Stone. Potem z tym stone, czyli z tym kamieniem, idziecie do nocnej fury i klikacie sobie prawym przyciskiem. I takie coś się dzieje i macie, słuchajcie, nową furię. Itemy do kraftowania tych kamieni, to one lecą po prostu z mobów. Ogólnie w modyfikacji, tak jak już wcześniej wspominałam, jest dużo nowych biomów. O, a zrobił się ten? Zrobił się, proszę bardzo. Tutaj piszę wam, że musicie rozwalić te jajko. O, jest taka animacja i bierzecie te jajko i macie, klikacie na dół i macie nowy smok to jest, który stworzyłam, słuchajcie, z DNA. Oczywiście smoki się wszędzie respią. Mają różne tekstury, co jest ciekawe. Czy to jest na przykład jakiś biom taki jakiś niebieski, to też się respią jakieś inne moby z modyfikacji, możecie zauważyć jakieś drzewa w ogóle. No i są też różne wymiary, co jest bardzo ciekawe. Jest wymiar smoka, wampira i w ogóle, ale wszystkiego nie zdążyłam wam pokazać. Jeżeli byście chcieli, żebym wam pokazała, to możecie napisać właśnie w komentarzu. Tam dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Bajo!